Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 7.03, 11 sierpień 2023. Tak, wczoraj 10 sierpień 2022, to była pomyłka. Jest wczorajszy film z 2023. No i dzisiaj, tak obiecałem, piątkowy wypad na grzyby, czyli miejsce inne, las inny i sam jestem ciekaw, co uda się trafić oto w tym miejscu. Więc nie przeciągając dłużej, zapraszam na najnowszy film, a co uda się trafić, zobaczcie sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jara przy moich filmach, i jedziemy z tym filmem. Nie z koksem będzie teraz, tylko z tym filmem, bo już późno. Nowy las. Powiem Wam, to jest w innym lesie niż moje filmy. Tutaj nie będzie słychać obwodnicy, samochodów, szumów z autostrady, bo to jest całkiem inny las, jak widzicie sami. Cisza, spokój, natura. Zobaczę, sam jestem ciekaw, tylko gdzie tu iść. Przyjechałem z kolegą, kolega sobie będzie chodził swoje, ja tak jak wczoraj swoje, i to jest jego las. Zapisałem tylko na GPS-ie, gdzie zostawiliśmy samochód, tak aby do niego później się wrócić. No i chodzę sobie swoimi ścieżkami, więc tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. Na razie nic nie widzę, nawet ciętych. Naprawdę nie wiem, gdzie chodzić. No ale prawdopodobnie tutaj mają być borowiki. A czy będą, sam jestem ciekawy. Więc, jak to mówię, ku leśnej przygodzie taka gratka nie zdarza się co dzień. Idziemy szukając naszych prawusków. Nie inaczej. Prawych grzybów, borowików. Przede wszystkim i innych grzybków z tego lasu. Mam pierwszego borowika. Pierwszy. Malutki, ledwie co go było widać. A tutaj drugi. Czyli dwa. Uważnie, drodzy Państwo, muszę szukać, sprawdzać, bo montując wczorajszy film, ten ostatni, sporo grzybów przegapiłem. Naprawdę, o, górecki, kupecki, sporo grzybów przegapiłem, montując film. Widziałem to na filmie. Zbierałem dwa, a tam jeden został, później znów zbierałem, jeden został. I dużo grzybów ominęłem, zrywając grzybki, więc dokładnie muszę sprawdzać. Raz, dwa, trzy, cztery teraz na wejściu. Pierwsze, zobaczcie, 7.14 i mam pierwsze cztery borowiki. No i szukamy dalej. Idziemy dalej. Tutaj górecki, kupecki. Nie idziemy rozgrzebywać tego, ale tu jest jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jest tutaj, o. Zobaczcie, czyli było 6. Jest piękny. 6, o, widzicie? I znów bym przegapił. I tutaj piękny, schowany. Dlatego mówię, że ja pomału nie umiem zbierać, nie lubię zbierać, nie umiem zbierać. Po prostu, no może umiem, ale po prostu nie chcę tracić czasu i dlatego tak, pod ostatnim filmem dużo grzybków przegapiłem, to od razu Was przepraszam, bo montowałem film i przy montowaniu filmu dopiero widziałem, ile grzybów ominęłem, i na filmie możecie nawet zbierać ze mną i zobaczycie, że nie wszystkie grzyby, co zerwałem, zabierałem, bo niektóre przegapiłem, ominęłem. Więc sprawdzimy tylko na pół zdrowy. No i tego też sprawdzimy, tak to będę wiedział, jak to mniej więcej się ma. Zdrowy.
Dobrze. Czyli zbieramy, szukamy i jest pięknie. Drodzy Państwo, podoba mi się ten las, będzie spokój, cisza, może mało ludzi i oby jak najwięcej grzybów. Tu jest taki, dwa takie pyteczki, no ale są dwa, więc idziemy dalej, fajnie, podoba mi się, las mi się podoba, zobaczymy jak będzie z grzybami. No ale są, więc szukam i obadam teren, może mi się spodoba, może tu częściej będę przyjeżdżał. Ładnie jest, drodzy Państwo, tylko jest jeden problem. Nie wiem jak tu chodzić. Tu co jest? Nie. To białe nie. Nie wiem jak chodzić. Chuj ich nie widzę. Naprawdę nie wiem gdzie mam iść. No chodzę po lesie jak wariat i już. Może coś trafię. Wiecie, pierwszy raz jestem, jak Boga kocham. Pierwszy raz jestem, uwierzcie mi na słowo. Z ręką, jak to się mówi, na sercu w tym miejscu i nie wiem jak mam chodzić. Cisza, spokój. Podobnież tu są borowiki, ale gdzie iść, jak iść? Chodzę intuicyjnie. Raczej mech mnie tak nie interesuje. Takie polanki bardziej ubite, może tutaj wśród tych liści. Nie wiem, zobaczymy co z tego będzie. Jeszcze jak będą malutkie, to na pewno będą pod liśćmi i ja na pewno ominę. Jak będą takie pytki w tym lesie, to dużo pomijam grzybów. No zobaczymy. Dobra, idę, szukam, no wyjścia nie mam. No w końcu, drodzy Państwo, jeden tu się schował, jednego tylko widzę, ale jaki ładny, zobaczcie, jaki ładny prafosek, czyli kość się napełnia, pomału, bo naprawdę nie wiem gdzie chodzić, ale postaram się nazbierać cały kosz. Niedaleko rośnie następny, też pojedyncza sztuka. Zobaczcie. O, teraz to mi się to podoba. Więc, drodzy Państwo, o to w tym wszystkim chodzi. Ten już jest fajny. Więc pomalutku, powolutku, bo nikogo tu nie ma naprawdę. Nikogo nie widzę, nikogo nie słyszę, ale grzyby czuję. Tu jest jeden maluszek. Czyżbym tak czułał dzisiaj pojedynczo grzybki? No ale jak jest jeden, rozglądam się, czy nie ma drugiego, żeby nie przegapić. Jest, widzę tutaj. Z tej strony go nie było widać, a z tej tu się schował. Zobaczcie. Tu mam dwa. Nie jest zbyt gęsty ten las. Z daleka grzyby widać, tylko pojedyncze sztuki. Tu widzę kolejnego. Zobaczcie jak ładnie. A tutaj są trzy w końcu. Trzy prawuski. Tu jest jeden. Dwa. To nie. Ale za to będzie. Nie? A to jest prawusek, czyli dwa prawuski, a to jednak nie.
jakiś piękny. Zobaczcie. Widzicie? Trzeba się rozglądać dokładnie, bo przegapiłbym taką sztukę. Taką sztukę bym przegapił. Patrzcie. Taką sztukę bym przegapił. Piękny borowik. Piękny prawusek. Zobaczymy, czy zdrowy. 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 Ok, więc go zabierzemy. Piękny. O takie grzyby tu przyjechałem. To mamy 3 sztuki do koszyczka. Słyszycie ten odgłos? 3 grzyby do koszyczka, tu zdrowy. I maluszka przetnę. Sprawdzam co jakiś czas. Zdrowy. Idę dalej. Nieduże borowiki. Dobrze, jest i trzeci. Tutaj. W końcu 3. I tu widzę kolejnego. Tu było cięte coś. Tu jest 3. To w końcu będą 4 i będzie i 5. 5 jak na razie z tego miejsca. I zobaczcie, już mam 21. A gdzie tam do końca kosza? 21 prawusków. Dobrze, może tędy pójdę. Tutaj zapowiada się fajnie, tylko tyle, że jak ludzie tu chodzą, to z daleka duże grzyby widać, więc mogą być wyzbierane, więc będę musiał, zobaczę jak to będzie przy ścieżkach chodzić po krzorach, tam prędzej trafię niż tak na pięknych, wolnych przestrzeniach, z tego względu, że niektórzy grzybiarze lubią iść na łatwiznę, przejeżdżają i chodzą właśnie w takich miejscach, nie po krzakach, nie po dołach, nie po gęszczach, chaszczach, zaroślach, krzakach i tak dalej, więc interesuje mnie bardziej ściółka niż rosnący w lesie mech, krzaki, zarośla i tak dalej, więc idę tam, gdzie z daleka wygląda nieprzyjaznie dla grzybiarza, ale pytki są. Myślę, że jak w takim tempie jak będę, gdzie dużo grzybów, to ponad 200 mi się tych pytków tu zmieści swobodnie. Mam na tą chwilę 22 sztuki. 22 sztuki mam, a zobaczcie ile jeszcze miejsca. No ale to pierwsze grzyby, nie ma dużych. Jeden piękny na razie się trafił. Oby jak najwięcej. Szybciej napełnię koszyk. No ale nie o to chodzi. O to chodzi, żebym poszukał sobie, pochodził i zaobserwował nową miejscówkę. Słyszycie jaka cisza? Samochodów nic nie słychać. A tutaj co są? Kolczaki. Kolczaki. Tu jest jeden. Widzicie,
mchu oraz kotych kolczaków rosły trzy. Przegapiłbym je. Są dwa. I tu jeden. W końcu trzy. No i tu cztery. Zobaczcie, cztery, a tu co jest? Tu ktoś utrącił cztery. No i tu piąty. Piąty. Pięć. I mamy jeszcze tutaj gdzieś. Z góry muszę obadać. Pięć. Kolczaki. Tu cięte, cięte. Kolczaki wziąłem dla kolegi, bo lubi. I tu jest jeszcze. Tak mówię, dokładnie trzeba sprawdzać. Jeden oraz dwa. I jeszcze tutaj jeden pod spodem. Zobaczcie. I jeszcze tutaj jeden. To zobaczcie, ile ich jest. Ile ich tutaj jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czyli nabijam 9 sztuk. Idę dalej na drodze. Zobaczcie, jaki ładny. Jeden tylko. Jeden, ale jaki ładny. Na drodze. Na drodze. Tu jest kolejny, oczywiście jedna sztuka. Dwa. Dwa. Dwa tylko. Dwa. Maluszki. Ucięty. Niczy tu nie widzę. Mam ceglastą porę. Warunki. Cztery sztuki. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery ceglastopory. Tu jest piąty. Tu jest piąty. W końcu było ich. Pięciu. I tu jeszcze dwa. Pięć. Tu jest szósty. Oraz siódmy. Siedem. I troszkę dalej jeszcze trzy. Ten to taki zmęczony, ale tego weźmiemy. Jest. Wreszcie taki ciut większy, więc go zabierzemy. I tak wygląda. Piękny prawosek wśród choinki jagodzin. No, ho. Piękny borowiczek. Oczywiście go sprawdzę, bo jest większy. Miejsca by mi zajmował. Przekroimy. Zobaczymy.
dalej jest czysty. Dalej jest czysty. Tu jest. Tu jest borowik. I tu doszczegłem. Zobaczcie, jak ciężko. Szybko, jakby człowiek szedł, to by nie natrafił, a ja dokładnie pomału teraz. Zobaczcie. Zobaczcie. Tu się schował. Prawusek. Tutaj jest taki ładny. Czyli już jest, drodzy Państwo, fajnie. Kroczymy pomalutku, powolutku, szukając prawusków, ale spokój, cisza, mało ludzi, nie słychać jadących samochodów, autostrady, i o to w tym wszystkim chodzi. Czyli cisza i spokój na grzybobraniu w ten piątkowy dzionek. Miejsca się nie zna tak dokładnie, to nie wiem, gdzie chodzić, ale tak na chybił trafił. Ja lubię po lesie latać, to, drodzy Państwo, wiecie, to zawsze coś się trafi, gdzieś się wyjdzie, więc szukam dalej. Zostańcie ze mną, bez bajecznie. Nie inaczej, bajecznie. Tutaj jak ładnie. Zobaczymy tu między tymi choinkami, czy nie rosną jakieś prawuski. Oczywiście jak ktoś tu był wcześniej, to wyzbierał, bo grzyby z daleka widać. No chyba, że nikogo nie było, jakieś maluszki się trafi. No ale tak to mniej więcej wygląda. Więc po cichutku, powolutku, choćby za poleśnym ogródku, szukając prawych grzybków. Mam cztery podgrzybki i oprócz tych podgrzybków nic tu na razie nie widzę, czyli cztery podgrzybki dla kolegi przytulimy. Dwa kolejne. Tu jeszcze widzę. Tamten to jest taki jakiś przegniły. Tam jest kwaśny goryczak. A tu tego ominę. Tu jest jeszcze szut rosnących jagódek. I tego. Dobrze. A tu jest borowik. Jest prytek, tutaj sobie rósł. Tu jest taki mały. Co tu mamy? Tu jest podgrzybek. No. Dobrze, pozbieramy te podgrzybki. Nabijemy tego borowika. Idziemy dalej. Drodzy Państwo, jak nie wierzycie, to jest taka sytuacja, że las jest ogromny, duży, że jeden grzybiarz się zgubił i po nim tylko zostały kalosze. A może to była grzybiarka po rozmiarze butów? Chyba to była grzybiarka. Oj, bida temu chłopowi, bida, jak kobita do domu z grzybów nie wróciła. Piszcie, mała przerwa. Kawusia, pyza jest. Pięknie, po prostu wpyte. Więc, drodzy Państwo, kawusia, nie inaczej, wasze zdrowie najlepszego.
zasuwamy dalej w nieznane w tym lesie. Jest w końcu borowik. Taki ładny. Oto w tym miejscu. Jest i maślaczek. Więc krótko i oczywiście zabiorę, koszyk się napełnia, no ale jeszcze dużo do czubka kosza, więc idę dalej ku leśnej przygodzie, bo taka kratka nie zdarza się co dzień. Tu jest tak, taka przecinka. Nic na niej nie było. Przejdę na drugą stronę, ale tu jest borowik. Zobaczymy tylko, czy jeden. Zobaczcie. Jeden. I przejdę na drugą stronę. Zobaczymy. Tam dalej, głębiej w las. Jeden tylko. Tu było cięte. Ktoś musiał go przegapić albo urósł. Cięte, cięte. No i tutaj był maluszek. Albo go przegapił, albo wyrósł taki ładny borowik. Ale zanim przejdę na drugą stronę, tu dalej, tu z tej strony był kolejny maluszek. Kolejny fajny grzybek. No zobaczymy w tym chu jeszcze, czy ich... O, widzę kolejnego. Kolejnego widzę. Na bank. Dwa nawet. No, muszę tutaj pochodzić, zobaczyć. W sumie mam trzy. I tu kolejny. To jest cztery. Więc pochodzę tutaj pomalutku, powolutku przy drodze i dopiero ją przejdę na drugą stronę, bo trafiają się tam cztery i tu jeszcze jeden był. Jak widzicie, drodzy Państwo, to krzyczcie, Pyzuś jest przed Tobą. Taki mały żarcik, bo tak mówię, ostatnio dużo grzybów ominęłem. Nie dokładnie zbierałem, szybciutko, szybciutko i dużo grzybów obniąłem. Czyżby tu był? Nie. Nie, nie, nie. Więc zmykamy. Zmykamy, bo już tu nie widzę. Więc nabiję wspaniałą piątkę. 2, 4, 5. Idę za drogę. Tu grzyb cięty. Tu cięty, ale tu jeden jeszcze rośnie, czyli jeden tu jest tylko, tak mówię, tam gdzie cięte grzyby, też zwracam uwagę, bo na pewno maluszki pozyskiwał, albo ktoś mógł przegapić tak tutaj. No i tak to mniej więcej wygląda. Już się fajnie robi. Ale czuję, że jak będę miał pełen kosz, to będzie ponad 200. Oczywiście jak uzbieram. Więc fiku miku i borowik znajdzie się zaraz w koszyku. Oczywiście go sprawdzę, bo któregoś rzędu sprawdzam. Jest tak, tak i mamy w miarę czystego trafuska. Ok. I tak mówiłem, tutaj były tym, co sprawdzałem. Tu jeszcze rośnie. Widzicie, przegapiłbym sam. Nie wiem, czy tu nie. Tu jest maluszek. To go wydobijemy do marynaty. To mamy dwa.
No tutaj w tym samym miejscu, co cięte były. I tu dalej są dwa ładne. Zobaczcie. Więc te wrzucę. Trzy nawet. Z tej strony nie widzę. Trzy nawet. Zobaczcie. Cztery. Pięć. Jeden. Tego policzymy jako jeden, dwa, trzy, cztery. Takie rarytasy do marynaty. Cztery, pięć i wydobiemy szóstego. Zobaczcie sami. Cała rodzinka. Taki malutki poletku. Jak był rosły, jakieś piękne, duże. Zobaczcie, jak to pięknie by wyglądało. Piękne borowiki dostało. A tak mamy 2, 4, 6 z tego miejsca. I tamte 2, 8. Nabijamy 8 borowików. Ciutkę dalej był 9. Naprawdę niedaleko był 9. Że krojone były nie przeze mnie i niedaleko był 9. Tutaj to było. To było w końcu 9. Zobaczymy z tej strony. Więc drodzy Państwo, pięknie, ślicznie, przyjemnie. Ale chodzę. Nawet nie wiem, gdzie mam iść. Tak to jest, jak się lasu nie zna. Ale cisza od samochodów, od ludzi. Od autostrady, drogi, od domów. Cisza, spokój, natura, zwierzęta, ja. Chodzący po lesie. Ale szukam. Instynktownie łażę tu, łażę tam. Coś się trafia, maluszki są maluszki. Z kolegą przeprowadziłem rozmowę z Grzesiem. Znacie go z moich filmów. Był 3 razy już na grzybach. Po wiaderku nazbierał, ale mówi: pyza, trzeba za nim się nachodzić. Czyli tak jak ja mówię, trzeba się za nimi nachodzić, aby całe wiaderko nazbierać. Jeszcze tak jak ja w lesie, w którym nie zbieram. Nie zbierałem pierwszy raz w życiu, jestem tutaj. Więc naprawdę mi ciężko, trzeba nachodzić się, aby nazbierać grzybków. No i Grzesia słowa się spełniły, że trzeba się nachodzić, a on jeszcze jeździ w swoje miejscówki, a co dopiero tutaj, ale jest pięknie, ładnie, więc zostańcie jeszcze ze mną, bo sam jestem ciekaw, czy coś fajnego trafię, czy tylko pojedyncze sztuki tych maluszków. Będzie gwóźdź programu, czy nie będzie? Zobaczcie sami, więc zostańcie ze mną i będzie bajecznie. Jak zwykle na moich filmach, bajecznie. Pójdziemy tędy, co powalone drzewa. Może tutaj gdzieś będą wrosły jakieś ładne grzybki schowane pod gnijącym drewnem. Powiem wam, że czysto jest w tym lesie. Mało co puszek, mało co śmieci. Naprawdę mało ludzi chyba tutaj wie o tym miejscu, bo kilka samochodów było, kilka osób mijałem, ale powiem wam, że naprawdę czysto jest. Nie to, co w moim lesie, śmieci, butelki, puszki, reklamówki, wiadra połamane, a tu jedyne, co na drodze były gumowce kobiety, która z grzybów nie wróciła. Jedyne te gumowce po kobiecie. Która z grzybów nie wróciła, więc idę dalej, no i chcę coś trafić, no ale gdzie tu iść? Przed siebie, Pyzuś, przed siebie, wielki las, możliwości pełno, ma swoje lata, ma swój rozum, ma swoje nogi, więc zasuwaj, zbierając, szukając grzybów. Zobaczcie, jak to wygląda, tak poukładane. Nie z drzew obrośnięte mchem, tak by
bardzo długo tu leżały. Być może być tak, że mało śmieci, mało wydeptane. To może ludzie tu nie zaglądają, bo grzybów nie ma. Wiem tylko jedno, czym głębiej idę w las, tym mniej grzybów spotykam. Czy to ciętych, czy rosnących. Więc klimat jest piękny, bajeczny. Otoczenie piękne, lecz widzicie, nie grzybowo, bez grzybów, bez grzybów, więc pochodzimy jeszcze trochę, co mam, borowika chyba widzę, nie, to nie borowik, więc pochodzę tu jeszcze trochę i w razie co, cofnę się i pójdę w inne miejsce. No w końcu na drodze przez 20 minut chodzenia nic nie trafiłem, nic. Drodzy Państwo, nie, chyba będziemy musieli stąd jechać, bo to nie dla mnie. Nie ma. Trzeba wiedzieć, gdzie chodzić, ale tu dla mnie nie ma. Po 20 minutach pierwszy grzybek. Czyli, drodzy widzowie, mam 66 sztuk. Prawdopodobnie, zaraz zobaczymy, nie dekasował licznika, 67 sztuk, to wsypę do kolegi, do bagażnika i od nowa będę zbierał, tylko w innym miejscu, tak żeby nie nosić tego, bo i tak grzyby mu daję, licznika nie kasuje, 67 samych borowików tutaj jest. Więc drodzy Państwo, tak to mniej więcej wygląda. Opróżnię koszyk i jedziemy w moje miejsce. Jedno państwo przyjechało, mówią, że sporo przyjechali teraz, a ja mówię, no na tyle czasu chodzenia, no to ja wiem, ile nachodziłem się, 67 sztuk, z Legnicy przyjechali, no to mówię, że najlepiej jak idą brzegiem lasu, chodzą, cofną się, bo czym głębiej w las, tym nie ma. Ja jadę w swoje miejsce. Na Państwo z Legnicy posłuchali mnie i powiedzieli, że się cofną i brzegiem lasu będą zbierać grzyby.